Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłucha dziś Jarosława Kaczyńskiego. Rządząca koalicja twierdzi, że to kluczowy świadek. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że jego wiedza na temat Pegasusa ogranicza się do tego, co możemy usłyszeć z mediów. Wskazuje, że komisja ma wyłącznie propagandowy charakter. We wtorek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński potwierdził swoją obecność na Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Będę, bo mam obowiązek być. A czy odpowiemy na wszystkie pytania? Ja się obawiam, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja w tej sprawie, no obawiam się, niewiele przekracza, a może w ogóle nie przekracza to tego, co jest w tej chwili w mediach. No, ten artykuł w Rzeczypospolitej tutaj dużo, jak sądzę, wyjaśnił. Rzeczpospolita na podstawie informacji agentów CBA ujawniła, że wykorzystanie Pegasusa wobec polityków stanowiło promil jego używania. Wszystkie wnioski o jego użycie były składane zgodnie z prawem. Za każdym razem odbywało się to za zgodą sądu. Za pomocą urządzenia nie można było prefabrykować żadnych danych w urządzeniach elektronicznych. Pegasus nie mógł ingerować w zawartość telefonu, miał zablokowany pobór zdjęć i filmów. Po zeszłotygodniowym artykule w Rzeczpospolitej ta komisja jawi się coraz bardziej jako nadmuchana. Każda procedura była zgodna z prawem, każda procedura była pod kontrolą sądu. Politycy PiSu nie widzą sensu działania tej komisji. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że sens istnienia tej komisji jest wyłącznie propagandowy. To jest próba wpisania się w tą urojoną rzeczywistość, którą tworzyły media, może szczególnie właśnie TVN się do tego przyczynił, urojoną rzeczywistość dyktatury, nadużyć, inwigilacji, no to są wszystko po prostu bzdury, ale jednocześnie to jest takie sądzenie po sobie, jeżeli chodzi o postawę Platformy Obywatelskiej, bo za rządów Platformy Obywatelskiej, no można powiedzieć, bywało różnie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że cała sprawa może doprowadzić do osłabienia polskiego państwa i pozbawienia służb skutecznego narzędzia do walki z przestępczością.